10 grudnia wspominamy świętą Eulalię, dziewicę i męczennicę z Hiszpanii. Zgodnie z tradycją Eulalia urodziła się w Barcelonie około 290 roku w zamożnej i bardzo pobożnej rodzinie. Rodzicom pomagała w gospodarstwie, a w szczególności lubiła zajmować się statkiem gęsi. Wychowana w wielkiej pobożności, słyszała wiele razy historie o wielu mężnych wyznawcach, którzy ponieśli śmierć męczeńską za wiarę, i sama nieraz myślała o największym szczęściu, które ją mogło spotkać na ziemi i gorąco się modliła, błagając Pana Boga, aby ją do tej najwyższej łaski męczeństwa przygotował. Żyła w trudnych czasach dla chrześcijan, gdyż władze rzymskie nadal krwawo prześladowały wyznawców Chrystusa. Za panowania cesarzy Dioklecjana i Maksymiana do Barcelony został wysłany jako rządca okrutny prześladowca chrześcijan, słynny Dacjan. Jego głównym celem stało się wytępienie wiary Chrystusowej wśród podległych mu mieszkańców, dlatego kiedy tylko przybył do miasta, zaczął więzić, torturować i mordować chrześcijan. Ludzie byli przerażeni, wielu wyrzekało się wiary, aby ratować swoje życie, inni uciekali. Ojciec Eulalii postanowił z całą rodziną schronić się w górach, gdzie posiadali pewne posiadłości. Szczególnie bał się o córkę, ponieważ znał jej gorliwość i umiłowanie Jezusa, a także wielokrotnie powtarzane pragnienie męczeństwa. Była też niezwykle urodziwą dziewczyną, co mogło dodatkowo narazić ją na niebezpieczeństwo. Pewnego razu Eulalia wyszła potajemnie z domu rodzinnego i udała się do miasta. Przyszła na plac, gdzie Dacjan katował chrześcijan. Stanąwszy przed nim, tak wobec licznie zgromadzonego ludu przemówiła: jak śmiesz, Dacjanie, barbarzyńsko rozlewać krew chrześcijan i zmuszać wyznawców Jezusa Chrystusa do oddawania czci fałszywym bogom? Jeden tylko jest Bóg prawdziwy, którego i cesarze Dioklecjan i Maksymian, również jak i ty sam i wszyscy ludzie czcić są obowiązani. Będąc człowiekiem stworzonym przez tego Boga, jak ośmielasz się obrażać twego Stwórcę Wszechmocnego? Zdumiony na słowa te, Dacjan zawołał: ktoś ty jest, która znowu odważasz się tak ubliżające wyrazy miotać przeciwko majestatowi cesarzów i uwłaczać uszanowaniu jego urzędnikom należnemu? Nazywam się Eulalia, odrzekła święta, i jestem służebnicą Jezusa Chrystusa, któremu jedynie, a nie pogańskim bałwanom, należy się cześć boska. Wtedy Dacjan kazał Eulalię okrutnie ubiczować, a potem wtrącił do więzienia. Gdy ją srodze katowano, na jej twarzy malowała się najwyższa radość i wołała do katów: nie czuję wcale mąk, które mi zadajecie, gdyż Bóg mój jest ze mną. Sędzia, zdziwiony tą nadprzyrodzoną siłą w młodej dziewicy, kazał ją rozciągnąć na rusztowaniu i szarpać żelaznymi hakami. Następnie zapalono pochodnie i przyłożono jej do boków, potem tarzano ją w palącym się wapnie. Na koniec tyran skazał Eulalię na ukrzyżowanie. Wreszcie ugodzona toporem w głowę, skonała. Legendy mówią, że jej wyzwolona dusza uleciała z ust do nieba jako biała gołębica. Historia męczeństwa Eulalii została napisana około 400 roku przez Prudentiusa, uczonego poetę chrześcijańskiego w formie hymnu. Na nim opierają się wszystkie późniejsze wiadomości. W V wieku w Merida wybudowano kościół, z którego powstała obecna bazylika świętej Eulalii. Przeprowadzono rozległe wykopaliska pod nim, ujawniając dobrze zachowane pozostałości domów i nekropolii zbudowanych na ich miejscu w IV wieku, a także krypty z grobami biskupów tamtego okresu oraz pierwszy mały kościół poświęcony świętej Eulalii z grobowcem. Kościół ten stoi w miejscu, gdzie pierwotnie była świątynia poświęcona rzymskiemu bogowi Marsowi. Kult świętej Eulalii był również szeroko rozpowszechniony w Afryce Północnej, a Augustyn z Hippony poświęcił jej kazanie. Grzegorz Stur wychwalał wierność i wytrwałość Eulalii. Eulalia została również przedstawiona w mozaice procesji męczenników z VI wieku w nowej bazylice świętego Apolinarego w Ravennie. Eulalia jest nadal najbardziej czczonym męczennikiem w Hiszpanii.
Około 780 roku jej doczesne szczątki zostały przeniesione przez króla Silo do Oviedo, aby ocalić je przed Maurami. Leżą tam do dziś w srebrnej trumnie ofiarowanej przez króla Alfonsa VI w 1075 roku w konsekrowanej kaplicy katedry. Relikwie świętej Eulalii znajdują się także w katedrze we Wrocławiu. Papież Urban VIII mianował Eulalię w 1639 roku patronką Asturii. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Eulalii, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają na łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison.